Dziennik duchowy, anny od Jezusa, czyli życie duszy w Bogu. 21 września 2020 roku, godzina 17. Jezus, Aniu, córko moja, moje słowa są nauką i prowadzeniem nie tylko dla Ciebie, ale dla wielu dusz. Miłość moja pragnie zbawić wszystkie dusze, a dziś, gdy są czasy zamętu, wiele dusz zagubiło moją drogę, wiele odwróciło się ode mnie, wiele zdradziło niczem Judasz. I wiele dusz nie zna mnie wcale. Jezu, cóż mam pisać w tym zeszycie? Jezus, tutaj, córko moja, ukaże Twoje życie w codzienności, Twój trud i zmaganie, codziennej modlitwy, Twoje ofiary i posty, odmawianie drobnych przyjemności, cierpienie duszy i ciała. Rodzina Twoja pozostanie ukryta, choć znajdą się tutaj pewne zdarzenia. Tak, i Twój kierownik duchowy pozostanie w ukryciu, choć będziesz pisać o niektórych sprawach. Życie Twoje jest proste i wypełnione modlitwą i pracą. I tu ujawnią się Twoje relacje z ludźmi, niektóre kontakty i przyjaźnie. Wiele pragnę przekazać duszą przez życie Twoje codzienne, oddane Bogu i służbie bliźnim. Modlitwy Twoje zanoszone przed mój majestat i słowa Twoje do mnie kierowane, a także do mojej matki Maryi. Wiele zdarzeń znajdzie się w tym dzienniku, gdyż życie twoje, szare na zewnątrz, jest pełne mojego ducha, a tam gdzie jest Duch Święty, tam nie ma marazmu ni nudy. Jezu, czy wiesz, że jest to dla mnie trudne zadanie? W ogóle nie potrafię pisać i będzie bardzo trudno sprostać. Liczę na twoje prowadzenie i światło twojego ducha. Teraz jest dla mnie trudny czas, gdyż wiele jest cierpienia fizycznego i duchowego. Tylko dzięki Twojej łasce jestem w stanie funkcjonować i chodzić do pracy. Dlaczego, Jezu, najgorzej czuję się podczas mszy świętej i dopiero po przyjęciu komunii świętej czuję się lepiej? Jezus, Aniu, czas mojego przyjścia jest bardzo bliski. I zło atakuje dusze wierne, a nawet o czystym sercu, gdyż zna ich słabości ciała i duszy. Ja dopuszczam to działanie i cierpienie. Gdyż wiele ofiar trzeba, by uratować dusze niewierne. Wiele ofiar trzeba za grzeszników, hierarchów kościoła i za kościół święty. Czas jest bliski i dłużej zwlekać nie mogę, bo wiele dusz schodzi z mojej drogi i zaprzedaje swe dusze szatanowi. Tak, Aniu, ja pragnę dobra każdej duszy. Dlatego będą ważne słowa moje spisane w tym dzienniku i, wierz mi, wiele dusz skorzysta z nauki mojej. Dziękuję, Jezu, za Twoją naukę i każde Twoje słowo. Kocham Cię i wszystko Ci powierzam. Jezus, słowa tutaj spisane są sprawdzane przez kapłana, który posiada dar rozeznania i potwierdza ich autentyczność. Tu nie ma miejsca na pisanie od siebie lub dodawanie czegoś do słów moich. Córka moja, Anna od Jezusa, wiernie słucha słów moich i w prostocie serca. W posłuszeństwie będzie pisać dla Was, dusze, które wątpicie lub jesteście niewierne. Słowa tutaj spisane będą miały moc ducha świętego. I dusze, które będą je czytały, otrzymają wiele łaski i błogosławieństwo Boga samego. 4 października 2020 roku około godziny 11. Jezus, Aniu, córko moja, Niedziela jest dniem świętym ustanowionym przez Boga. Odpoczynek jest bardzo ważny w oczach Boga i jest to czas na pogłębienie relacji z Bogiem. To czas na modlitwę i czytanie Pisma Świętego, słuchanie dobrych konferencji. Zaś spotkanie ze mną na mszy świętej jest wielką łaską i pokarmem duszy, gdzie ja sam oddaję siebie dla wszystkich dusz, gdzie obmywam krwią swoją świętą z grzechu w każdą duszę. To święta ofiara, co teraz nazywana ucztą, wprowadza w błąd wielu chrześcijan. Gdyż czas na ucztę jest dopiero w niebie, gdzie pan młody czeka na swoje oblubienice i wszystkich gości weselnych. Msza święta to ponowienie Golgoty i mojej śmierci krzyżowej. Tu nie można mylić mojej ofiary z przyjemnością uczty weselnej. Tak, Aniu, myli się wielu teologów w swych naukach i błędnych pojęciach, i już niewielu ma światło Ducha Świętego, by widzieć prawdę. Duch lęku zaślepia teraz wielu kapłanów. Lecz jest to czas dla tych, co pozostaną wierni. Jezu, czy w Polsce pozostaną wierni kapłani, którzy mimo konsekwencji będą ci służyć? Jezus, tak, Aniu, lecz bardzo niewielu, gdyż nawet ci wierni, którzy mają Ducha Świętego, ulegną lękowi. Ci zaś, co pozostaną wierni, będą godni oddać za mnie życie, lecz ja bardziej będę potrzebował ich służby i oddania. Często służbę ukrytej wśród cierpienia, prześladowaniach, gdzie w modlitwach, postach i ofiarach dochowają mi wierności. Dziś wielu biskupów mnie zdradziło, lecz wystarczy mi jeden wierny biskup, a obuduje mój kościół. Tak, mój Jezu, wiele modlitwy trzeba za kapłanów, by dochowali wierności i wytrwali. Jezus, tak, Aniu, i ty modlisz się od wielu lat, i wielkie jest Twoje zaangażowanie. I drogi jest ci każdy kapłan, i cieszysz się każdym wiernym kapłanem, i ból przeżywasz z powodu zdrad wielu. Wiedz, że wszystko jest w moim planie, i to, co dzieje się teraz, i to, co się wkrótce stanie. 11 października 2020 roku, godzina 12:49 Jezus, Aniu, córko moja wiele osób teraz znajduje się na kwarantannie, i wiele osób jest chorych, lecz mało kto choruje na COVID. Choć testy wykazują wynik pozytywny. Niewiele brakowało, by wasza rodzina została objęta kwarantanną. Celem władzy jest doprowadzenie do buntów w społeczeństwie i zamieszek. I wielu wyjdzie na ulicę, jednak jest to prowokacja i tu nie warto się w nic angażować. Tak jak powiedziała moja matka, Maryja, teraz jest czas walki różańcem i nie ma większej broni niż różaniec. Moja ręka ciebie chroni i twoją najbliższą rodzinę. Teraz jest czas ucisku, czas walki modlitwą, postem i ofiarą. Mój Jezu, tak wiele osób jest przestraszonych i wierzą w prawie wszystko, co mówi się w mediach. Czy kościoły będą zamknięte, czy znów tak bardzo zostanie ograniczona liczba osób mogących brać udział w Mszy Świętej? Jezus, duch lęku pochodzi od Szatana. Im dusza bardziej utwierdzona w Bogu, tym bardziej jest wolna i nie ulega podszeptom szatana. Media są podporządkowane władzy światowej. Nawet te, które wydają się niezależne nie zawsze mówią prawdę i są też takie, co prowokują do buntu. Tak, trzeba łaski, łaski poznania, co jest prawdą. I każdy, kto ma mojego ducha, poznaje jak wiele jest kłamstw szatana. Dusze zakorzenione w Bogu im i mi oddane przejdą bez szwanku wszystko, co się wydarzy, i niech niczego się nie obawiają, tylko mi ufają, bo ja nawet z pozoru złe wydarzenia obrócę na ich korzyść, we mnie wszystkie dusze wierne zwyciężają. Tak, Aniu, i ty teraz masz wiele kłopotów, lecz wiedz, że wszystko jest w moim ręku i w rękach mojej matki Maryi. Na ile ufasz, na tyle otrzymasz, choć szatan wciąż podsuwa ci wątpliwości. Trwanie jest Twoim największym darem i ten dar przyniesie owoce dla wielu. Jezu, myślę, że wiele osób zastanawia się dlaczego opóźniasz swoje przyjście? Jezus, tak, Aniu, to prawda, a i moi prorocy czują się nieco zawiedzeni. Lecz ja się nie spóźniam, bo czy Pan Młody może być spóźniony? Jak oblubienice i oblubieńcy czekajcie na moje przyjście, a Wasze lampy niech będą zawsze zapalone. Lampą panien mądrych i głupich jest modlitwa, a kadzidłem oliwa, i tu się okaże, czyja lampa będzie zapalona. Tak, mój Jezu, staram się wszystkie modlitwy wypełnić, choć często brakuje mi czasu. Tak, modlę się różańcem o pokój na świecie, we wszystkich powierzonych intencjach, o ochronę dla Polski, Polaków, mojej rodziny i dla mnie, o zniweczenie wszelkiego zła. Wciąż odmawiam nowenne o zniweczenie szczepień Polaków. I modlę się za namaszczonego, za rodzinę. Wiele jest modlitw i intencji, lecz wciąż wydaje się to za mało. Jezus, życie proste jest wielkim darem, bo każda praca i każda czynność może być modlitwą, gdy jest mi ofiarowana. Tak, twoja ofiara na porannej modlitwie, gdy oddajesz wszystkie swoje prace i odpoczynek mojej matce Maryi, sprawia, że wszystko, co czynisz, staje się modlitwą. Modlitwa podczas pracy nie jest zawsze możliwa, lecz tu się liczy podejmowany trud i wysiłek. Ty, Aniu, masz mało czasu i często odmawiasz swe modlitwy podczas pełnionych obowiązków i pracy, i jest mi miły ten rodzaj modlitwy. Dziękuję, mój Jezu. Często zastanawiam się, czy ci się to podoba. Jeśli tak, to cieszę się, że taka modlitwa jest dobra i przyjmowana przez Ciebie. Jezus. W miłości wzrasta się w trudzie, i troska twoja o wiele spraw jest moją troską. Pamiętaj, wszystko jest w moim ręku i wiedz, że troszczę się o wszystkie osoby przez ciebie powierzane. Troszczę się o mój lud i moją Polskę. 16 października 2020 roku, godzina 28: Jezus, Aniu, córko moja. Dzień wyboru papieża Polaka był wielkim dniem i radością dla wszystkich Polaków kochających Boga i swoją ojczyznę i teraz gdy klucze Piotrowej stolicy nie należą do tego papieża ja sam czuwam nad moim narodem polskim Jan Paweł II jest bliski twojemu sercu i jest twoim świętym przyjacielem którego relikwie miałaś w swoim pokoju przez całą noc to był czas gdy relikwie świętego papieża wędrowały po całej twojej parafii i wiele rodzin przyjęło je do swego domu, mój Jezu, wzrastają obostrzenia. Do kogo jeszcze mamy zwracać się o pomoc? Do jakich twoich świętych? Jezus. Dobrze jest prosić Jana Pawła II i świętego Andrzeja Bobole, a także świętą Faustynę, świętego Stanisława, patrona Polski, a także świętego Jerzego Popiełuszkę. Panie Jezu, myślę. Że wiele osób boi się o swoją pracę. Jezus, tak, Aniu, wiele drobnych firm upadło. Są i takie, co ledwo egzystują, są też i takie, co mnożą swoje zyski. Każde moje dziecko, dziecko Boże, co mi zaufa w najtrudniejszej sytuacji i znajdzie drogę rozwiązania. Ja nie opuszczam swoich dzieci, ani się od nich nie odwracam. Miłość moja jest blisko moich dzieci, zwłaszcza tych, co przeżywają trudności, nie tylko boją się obyt, ale także zmagają się z chorobą i cierpieniem. Blisko tych, co mają kłopoty w rodzinnych relacjach, gdzie duch rozłamu niszczy jedność i skłóca bliskich, a także mój naród. Módl się, Aniu, za swych bliskich o jedność i o jedność w polskim narodzie. Wiem, że wiele ofiar ponosisz, lecz proszę cię. Byś zrezygnowała z długich rozmów przez telefon, choć i tak niewiele rozmawiasz. Byś nie wyrażała swoich opinii, gdy ktoś ma inne zdanie. Teraz trudno jest milczeć. Milczenie jest wielkim darem. Dziękuję Jezu, wszystko dla Ciebie i na Twoją chwałę. Jezus. Mało jest dusz, co czyni ofiary, a tak bardzo potrzebuje ofiarnych dusz. Wystarczy rezygnacja z dobrego jedzenia. Picia kawy, jedzenia słodyczy, oglądania telewizji czy słuchania wiadomości w radiu. Intencji nie brakuje i można zjeść tylko część posiłku i ofiarować to w jakiejś intencji. Tu nie jest konieczne posto chlebie i wodzie, lecz jeśli ktoś może i pozwala mu na to zdrowie, serce moje rozraduje. Wielką radością są mi dusze ofiarne, gorliwe w modlitwie. Pamiętajcie, ja daję wytrwałość. I dar ten otrzymają kapłani dzięki waszej modlitwie. 22 października 2020 roku, godzina 16:49 Jezus, Aniu, córko moja, warunki w Twojej pracy stają się coraz trudniejsze i wiedz, że firma ta niedługo ogłosi bankructwo. Dlatego staraj się o nową pracę, a ja sam dam Ci pokierowanie w tej sprawie. Mój Jezu, w jakiej branży mam teraz szukać pracy? Jezus. Tu nie jest ważna branża, lecz firma, co ma szansę przetrwania ucisku. Może się wydawać, że dana branża jest bardziej bezpieczna, lecz i tu pewności nie ma. Jednak warto zastanowić się, co jest ważne, by przetrwać. W dobie kryzysu, który nadchodzi wielkimi krokami, przetrwają duże firmy, które pochłoną małe. Korporacje o światowym potencjale są w rękach władzy światowej, tak jak banki. I wiele firm ubezpieczeniowych. Cóż, Aniu, nie szukaj pracy zgodnej z Twoim wykształceniem, mimo iż wydaje się, że przetrwa branża spożywcza, lecz pracy blisko domu. I tu dam Ci ścisłe prowadzenie zgodnie z moją wolą. Dziękuję Mu, Jezu. Jezu. Teraz jest wiele protestów i wiele jest dróg zablokowanych przez rolników. Czy mają sens te protesty? Jezus, protesty. Strajki, blokady świadczą o tym, jak wiele osób jest zbuntowanych, a także bezradnych. Część tych protestów, a w zasadzie większość, jest zmanipulowana przez prowokacje. Bunt to wynik ucisku i niesprawiedliwości odczuwanej przez społeczeństwo. Do czego to ma doprowadzić? Celem jest doprowadzenie do rewolucji, która nie będzie pokojowa. I tu władza czeka na to, by wprowadzić stan wyjątkowy i dalsze ograniczenia swobód w społeczeństwie. Szczepienie Polaków przeciwko wirusowi COVID jest już od dawna zaplanowane i wierna modlitwa wielu Polaków sprawi, że ja nie pozwolę na masowe, bezprawne szczepienie Polaków. Ta szczepionka, która jest już przygotowana, nikogo przed niczym nie uchroni lecz stanie się źródłem osłabienia organizmu, źródłem powikłań i chorób niebezpiecznych dla organizmu. Nikt nic nie powie, gdy ktoś rozchoruje się po takiej szczepionce. Nikt nic nie powie, gdy czyjeś życie będzie zagrożone, i nikt nie przyzna, że ktoś umarł po zaszczepieniu się tą szczepionką. Rodziny poświęcone Maryi będą chronione. Wszystkie osoby, które oddały jej swoje życie, będą chronione, a i kapłani. Którzy zostaną powierzeni, będą przez mą matkę obronieni. Tak, mój Jezu w Maryi, naszej matce, nasza opieka. Tak wiele zawdzięczamy Maryi, mojej matce. Maryjo, opiekunko nasza, orędowniczko nasza, módl się za nami, bo serce twoje matczyny jest naszą ostoją, płaszcz zbroją i tarczą, zaś największą bronią na te czasy. Módl się za nami, matko nasza, byśmy trwali. Nie ustawali, byśmy do końca byli Tobie i Twojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi oddani. O piękna Matko, słońce naszego życia, ostojo i obrono nasza, bądź zawsze z nami. Maryja, Aniu, córko moja, ty wiesz, co znaczy troska matki. I wielka jest moja troska o naród polski. Każda rodzina, co oddała się mojej opiece, nie zginie. I wszystkie te drogie mi dusze, co oddały mi się w akcie oddania, są pod moim płaszczem tak i twoja rodzina jest pod moim płaszczem ukryta i wszystkie osoby co mi powierzyłaś wielka jest troska matki o swoje dzieci i wiele łez wylewam teraz za swe dzieci na całym świecie dzień przyjścia mojego syna Jezusa Chrystusa jest bardzo oczekiwany i nadejdzie w dniu zaplanowanym od stworzenia świata czas jest krótki i wciąż przyspiesza lecz jest to czas ratowania dusz Miara modlitw i ofiar wciąż się zapełnia, lecz czy wystarczy dla uratowania tak wielu dusz? Tak, Aniu, wiele jeszcze trzeba modlitw i ofiar. A dusze, które trud podejmą, Bóg sam wynagrodzi nagrodą życia w łasce, nagrodą życia w pokoju serca, nagrodą wewnętrznej radości, a przede wszystkim nagrodą nieba. Dziękuję, Maryjo, za Twoją matczyną opiekę i miłość, za wszystko dziękuję, Maryjo. Maryja, miłość moja ogarnia cały świat i w moim sercu jest miejsce dla każdej duszy. Lecz dzieci moje, polskie dzieci, chroni mój matczyny płaszcz i znajdzie tam każde miejsce, co prosi mej opieki. Tak, niech nikt nie obawia się zła, lecz walczy zbrojnym modlitwą. Szatan szczególnie nienawidzi polski kraj, bo ja jestem tu królową i ja pokonam każdego wroga. Ufne serca, to oddane serca, kto wytrwa. Ten ujrzy jutrzenkę zwycięstwa. 25 października 2020 roku, godzina 10:23 Jezus, Aniu, córko moja, wiele zła dzieje się na tym świecie i wiele dusz już dawno zagubiło prawdę moją. Dziś ja króluję nad Polską i polskim narodem i choć wydaje się, że zło zwycięża i nadal będzie działało, to do mnie należy zwycięstwo. Miłość moja ochrania wierne dusze i każdą przeprowadzę pośród burzy i cierpienia jednak wiele dusz stracę mimo wielkiego pragnienia pragnę wypowiedziane z krzyża to pragnienie dusz ból niewypowiedziany czyż teraz gdy życie nic nie znaczy ktoś szanuje życie tak mój Jezu większość ludzi myśli o sobie o swoim komforcie i przyjemności jednak są dusze które podejmują trud są wierni kapłani i wierni świeccy. Teraz bunt i złość zostały przekierowane na kościół. A co w tym czasie czyni rząd? Jezus. Tak, Aniu, działania rządu prowadzą do wyznaczonego celu. I teraz, gdy wszyscy śledzą sensację strajków i bunt kobiet, które żyją w ciemności, rząd uchwala kolejne ustawy, co zniewolą naród. Lecz nie wszystkie ustawy ja dopuszczę i zniweczę plany rządu. Namaszczony wkroczy w dzień wielkiego chaosu i on wyprowadzi polski naród, niczym rycerz zbrojny, a i Cyprian Polak będzie miał tu swoją rolę i zadanie, któremu przyobiecałem. Jezu, a co z naszą polską młodzieżą? Większość młodzieży żyje bez Boga. Czy oni będą potrafili stanąć po właściwej stronie? Jezus, wielka jest moja troska o dzieci i młodych ludzi w polskim narodzie. Niestety, niewielu dokona dobrego wyboru. Niewielu pójdzie walczyć w obronie swojej ojczyzny w imię Boga, zaś twój syn doświadczy przebudzenia i przejrzą jego oczy i wróci do Boga, i będzie jeszcze garstka, co odzyska rozum. Tak, drogie matki i ojcowie, drogie babcie i dziadkowie. Módlcie się nieustannie za młodzież i wszystkie dzieci swoje, by zostały wyrwane ze szponów szatana, by w ich sercach zagościła wiara, by oczyszczeni w mocy ducha świętego szli drogą Boga. Jezu, cóż mamy czynić, gdy słowa konsekracji podczas mszy świętej zostaną zmienione? Jezus, słowa moje są niezmienne i od stworzenia świata ustalone. Każdy, kto ośmiela się je zmienić, grzeszy, obrażając Boga, Obrażając trójce Przenajświętszą. Msza taka staje się nieważna, zniszczona. Msza taka jest niczym profanacja prawdziwej mej ofiary. Msza taka jest szyderstwem i zemstą szatana. Każdy kapłan, co taką mszę będzie odprawiał, będzie brał udział w planie szatana. I tu nie ma usprawiedliwienia, bo żaden kapłan nie może powiedzieć, że zmiany nie zauważył, albo że to niewielka zmiana. Cóż macie robić, moje wierne dzieci? Wtedy, gdy zauważycie zmiany w słowach konsekracji, powinniście opuścić kościół, gdyż taka msza mnie obraża. Będą jeszcze kapłani, co słów nie będą zmieniali, lecz i oni będą musieli opuścić kościół, lub będą suspendowani. Ja z mymi wiernymi kapłanami utworzę podziemny kościół, i tamsze święte będą dla wiernych sprawowane. Dusze, które zebrały naczynia liturgiczne, niech także zbierają stare mszały. Zaś dusze, które nie mają ani naczyń liturgicznych, ani mszałów, ja sam poprowadzę, by mogły brać udział w mszy świętej, sprawowanej przez wiernych kapłanów. Ty, Aniu, niczego nie posiadasz, gdyż nie dałem ci takiego pokierowania, i wiesz czego możesz się spodziewać. I ty znajdziesz odpowiedniego kapłana. Dziękuję, Jezu. Za Twoją troskę. Ty jesteś królem i chronisz naszą Polskę. Każda dusza jest ci droga. Dodaj nam sił, byśmy trwali i walczyli razem z Tobą o duszę. Obdasz swoją łaską cały polski naród, wszystkich kapłanów, by w nadziei na Twoje przyjście trwali w wierności i zaufaniu. Miej w opiece naszą młodzież i nasze polskie dzieci, strzeż życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W miłosierdziu Twoim zanurz nas, Panie. I obmyj we krwi i baranka, byśmy przez krew Twoją zwyciężali. Jezus, modlitwa wiernych dusz jest mi kadzidłem i w Twojej duszy odpoczywam. Aniu. Wielkim moim pragnieniem jest zbawienie każdej duszy, lecz niewielu mi wiernych pozostanie. Jam królem polskiego narodu i żaden rząd na tej ziemi władzy nie ma. Zaś to, co się teraz dzieje, jest dopustem Boga dla oczyszczenia polskiego narodu. I tu przetrwają dusze wierne dusze oczyszczone dusze co powrócą do Boga i pozostaną wierne miłość moja jest przy każdej duszy co idzie drogą Boga a miłość moja jest wierna wszystko co m obiecał wypełnię trwajcie i czekajcie na moje przyjście na przyjście mesjasza bo wkrótce staniecie przed obliczem Boga 28 października 2020 roku godzina 12:09 Jezus Aniu córko moja Teraz jest coraz więcej zamieszek i niepokojów. Szatan działa ze wzmożoną siłą, i teraz okazuje się, jak kto myśli, i czy kocha Boga prawdziwie. Nie chce zabić swego brata, lecz sam pierwej odda swe życie. Wielka to manipulacja, gdy dobra się używa, by zwieść ludzi. Dusze wierne teraz cierpią w dwójnasób. Nie tylko z powodu zła wokół i jego wielkiej agresji ale także z powodu ataków na Kościół i nienawiści do kapłanów, i wszystkiego, co jest z wiarą związane. Tak, mój Jezu umiłowany, jestem z Tobą na drodze krzyżowej podczas każdej stacji. Znów jest biczowanie, cierniem koronowanie, odarcie, bez wstyd ludzi, tyle upadków, Twoja męka w ciemnicy. Wielka to męka, mój Panie. Jezus. To, prawda Aniu, zwłaszcza, że teraz cierpię przez swych wybranych, wybranych świeckich, a także kapłanów. Ból ten jest zdwojony, lecz męka moja bezustanna prowadzi nie tylko do śmierci, ale do zmartwychwstania. I tak, jak moje ciało zdjęto z krzyża i obumarłe zaniesiono do grobu, tak jak ja zmartwychwstałem, mój Kościół zmartwychwstanie. Żyjcie tą wielką nadzieją, bo choć zło czyni teraz wiele hałasu. Zakończy się jego działanie. Tak, mój Jezu, żyję tą nadzieją i w tobie odpoczywam. Tyś ukojeniem, twoje oblicze święte, pełne pokoju, choć umęczone na krzyżu. Jezus, matka moja, Maryja, we wszystkim mi towarzyszy i cierpienie jest jej wielkie, lecz i wielka jest siła modlitwy. I ta siła modlitwy różańcowej zwycięży, bo do mnie należy zwycięstwo, a zwycięstwo przyjdzie dzięki wstawiennictwu Maryi. Bo ja, sam Bóg, narodziłem się z Maryi i z niej na nowo narodzi się mój Kościół Święty wielkiej potęgi i żadne zło go nie przemoże. Trud, moje dzieci, teraz wielki dla wielu dusz, lecz nie ustawajcie i trwajcie w mojej nadziei, bo ja jestem. Ja jestem tam, gdzie jest mój lud. Psalm 145, 13 21 Wielkość i dobroć Boga. Królestwo Twoje jest królestwem wszystkich wieków. Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych. Oczy wszystkich wyglądają ciebie, ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko tych wszystkich, co wzywają Go wszystkich wzywających Go szczerze. spełnia wolę tych, którzy się Go boją usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują a wytępi wszystkich występnych. Niech usta moje głoszą chwałę Pana by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię zawsze i na wieki. 1 listopada 2020 roku godzina 11.06 Jezus, Aniu, córko moja, zasmuciłaś się tym, że nie możesz iść na cmentarz spotkać się ze swoimi bliskimi. Tak, mój Jezu, te dwa dni w roku, święto zmarłych, to wyjątkowy czas łączności nieba z ziemią i ziemi z czyśćcem. Trudno iść nawet pod cmentarz, gdy pilnuje go policja. Cóż robić Jezu? Jezus, dni to trudne dla wielu dusz i cierpienie to może być ofiarowane za dusze zmarłych. Modlitwa w domu, czy w kościele lub przy kapliczce jest wielkim darem dla dusz w czyśćcu. Dziś dzień, gdy niebo łączy się z ziemią, a dusze w czyśćcu łączą się w modlitwie. I te trzy kościoły, kościół w niebie, kościół na ziemi i kościół w czyśćcu mogą modlić się razem w jednej sprawie. Ważna jest teraz modlitwa wynagrodzenia za grzechy, ważna jest pokuta i ofiarowanie odpustu za dusze czyśćcowe, lecz najważniejsza jest teraz modlitwa za grzeszników. Krucjata modlitwy o ratunek dla dusz przed otchłanią piekła. I oto proście dusze dzieci nienarodzonych, bo wielka jest siła ich modlitwy. Ta modlitwa może skruszyć zatwardziałe serca grzeszników. Czyż nie jest to prawdziwy cud, gdy grzesznik wraca do Boga? Tak, mój Jezu, teraz coraz więcej dusz idzie na zatracenie. Szatan mówi duszom, że nie ma Boga, i dusze wybierają życie bez Boga. Jezus, dusze czyśćcowe mogą już teraz modlić się tylko i cierpieć. Czyściec to nie jest miłe miejsce, w którym wygodnie czeka się na przejście do nieba. Czyściec ma wiele kręgów i stopni cierpienia. Biada temu, kto spadnie na dno czyśćca, bo dno czyśćca jest niczym piekło. I różni się tylko tym, że kiedyś ta dusza przejdzie do nieba. Cierpienie jest tam według grzechów popełnionych, lecz nie takie, jak myśli się o tym powszechnie. To demony męczą dusze według ich grzechów i biada wam, dusze, co lekceważycie przykazania, bo tu mają największe używanie. Tak, są kręgi wielkiej samotności dla ludzi, co żyli wśród rozrywek i przyjemności, kręgi tęsknoty za ludźmi dla tych, co od ludzi uciekali. Są też kręgi, gdzie cierpią współmałżonkowie i rodzice, co swe dzieci zabili. We wszystkich kręgach jest wielka tęsknota za Bogiem, Jego miłością, światłem i szczęściem, gdyż każda dusza po śmierci staje przed Bogiem i swój sąd odbywa, by zobaczyć życie swoje niczym na filmie nakręcone. Tam uczynki wszystkie i ból wielki z powodu grzechów, przewinień, zaniedbań, zaniechań dobra. Tu dusza odpowiada z każdej swej myśli i z każdego słowa. Tak, sama wie, czy może iść prosto do nieba i już z niczego się nie usprawiedliwia, bo przed bogiem jest tylko prawda. Dlatego we wstydzie, widząc swe szaty brudne i duszę skalaną, idzie do czyśćca. Dusze, co trafiają do piekła, same odrzucają Boga. Lecz każda dusza, co szła przez całe swoje życie drogą zatracenia, może mnie wybrać. I tu ważna jest modlitwa za grzeszników, bo ta łaska, łaska modlitwy, wyrywa duszy ze szponów diabła. Ta modlitwa umacnia jej wolę pójścia za Bogiem. Ta modlitwa już tu na ziemi sprawia, że wielu grzeszników idzie drogą nawrócenia. Tak, konająca dusza może mnie wybrać, dzięki waszej modlitwie. Dziękuję, Jezu, za Twoją łaskę, za to, że ratujesz duszy do ostatniej chwili, do ostatniej sekundy naszego życia. Wielkie jest Twoje miłosierdzie i cierpliwość bez granic. Dziękuję, Jezu, za Twoją litość i cierpliwość nad nami. Dziękuję Maryi, że jest to chłodą dla dusz czyśćcowych, a dla nas ratunkiem i nadzieją. Kocham Cię Jezu, kocham Cię, Maryjo. Maryja, Aniu, choć wiele dusz jest dzisiaj zasmuconych i wiele się buntuje, ja pragnę pokoju. Pragnę modlitwy o pokój i jedność w polskim narodzie. Tak, cenna jest teraz modlitwa za nawrócenie grzeszników. Ja każdego dnia nawiedzam dusze w czyściu cierpiące, by dodać im sił i otuchy. Jestem przy każdej duszy konającej i przeprowadzam dusze do nieba. Troska moja jest o wszystkie dusze. Ja, Maryja, pragnę wam wyprosić łaski, by niebo stało się waszym domem, byście w nim miały życie, życie wieczne w obecności Boga. Są dusze, co poznały, czym jest niebo i one pragną znaleźć się tam jak najszybciej, bo wiedzą, że tam jest życie. Tak, Aniu, i ty pragniesz tam powrócić, i dzień jest ten coraz bliższy, lecz teraz jeszcze wiele będziesz miała trudu dla dusz wielu. Łaską jest życie tu na ziemi, łaską jest zbawienie, łaską jest życie w pełni szczęścia. Niech zawsze towarzyszy Wam, drogie dusze, ta nadzieja. 5 listopada 2020 roku godzina 22:06. Jezus, Aniu, córko moja, coraz więcej osób pisze do ciebie, dzieląc się swymi troskami, i są to trudne sprawy, i prośby o modlitwę. Nie jesteś w stanie na wszystkie wiadomości odpisywać, lecz ważna jest Twoja modlitwa. Tak, pamiętasz wiele imion i spraw, lecz niedługo to będzie niemożliwe. Dlatego, mimo. Że wiele ofiar ponosisz proszę byś modliła się za te wszystkie osoby co się z Tobą skontaktują modlitwą różańcowa, ilekroć obudzisz się w nocy. Tak, mój Jezu będę się modliła. Cóż jeszcze mogę uczynić dla tych osób, by im pomóc, by łaskę Twoją Panie mogli otrzymać. Jezus, dar Eucharystii jest największym darem i dobrze zrobisz, gdy raz w miesiącu dasz za te osoby intencje dla znajomego kapłana, którego Ci wskaże. Dziękuję Jezu. Wciąż mamy nowe obostrzenia, i wiele osób obawia się i zastanawia, co będzie dalej. Jezus, miarą miłości jest zaufanie, zaś zaufanie jest niezłomną nadzieją, zaś nadzieja daje wewnętrzną radość. Tak, mimo bólu i cierpienia, dusze wierne trwają w moim pokoju i radości. Choć wiele jest spraw i zdarzeń, co mogą zasmucić duszę, lecz smutek zabiera radość duszy i niszczy wewnętrznie duszę. Smutek jest niczym ordza, co najpierw jako osad się pojawia, lecz z czasem czyni coraz więcej szkód i dusza taka oddala się od Boga. Wiele jest teraz wiadomości trudnych i smutnych, lecz niech to wam nie zabiera bożej radości. Czyż nie ma piosenki święty chodzi zawsze uśmiechnięty? Gdy smutek chce zniszczyć waszą duszę, ofiarowujcie mi choć jeden uśmiech, ofiarowujcie uśmiech memu ojcu i ofiarowujcie uśmiech mej matce Maryi. A ja wraz z mym Ojcem i mą Matką Maryją rozradujemy wasze serce za każdym razem, gdy z wiarą nam uśmiech poślecie. Mój Jezu umiłowany, posyłam Ci tysiąc uśmiechów i drugi tysiąc posyłam Tobie umiłowany tato, a Tobie, Maryjo, posyłam jeszcze tysiąc i bóg tróż by ukoić Twe serce. Maryja, wiele dusz teraz w wielkim smutku żyje i brakuje nadziei. Brakuje radości i brakuje do życia siły. Pokój daje modlitwa. Pokój daje Eucharystia, pokój daje godnie przyjęta komunia święta. A co daje radość? Radość daje umiłowanie Boga i jego przykazań, radość daje wypełnienie wszystkich obietnic danych Bogu i bliźniemu. Radość mieszka w sercu czystym, wysprzątanym, żyjącym w czystości, w sercu z Bogiem zjednoczonym. Cóż czynić, by radość odzyskać? Wszelkie zło radość zabiera, dlatego dobre jest wyrzeczenie się zła i oddanie Bogu swojego serca. Bóg w swojej dobroci serce oczyści, przemieni, uwolni, a z czasem uczyni godnym siebie mieszkaniem. Nie ma większej radości i ta radość, co wypełnia całą duszę, sprawia, że dusza już tu na ziemi żyje szczęściem Boga. Każda dusza jest powołana do świętości i świętość jest darem dla każdej duszy. Która szczerym sercem o to poprosi. Bóg nie szczędzi nikomu łaski, i łaska Boga przeprowadzi wszystkie wierne dusze, gdyż Bóg jest wierny i wszystko wypełni. 9 listopada 2020 roku godzina 10:23. Jezus, Aniu, córko moja, wiedz, że modlitwy, które były zanoszone przez ostatnie dni przez Polaków w różańcu do nieba przyniosą wielki owoc. Owocem tych modlitw jest nawrócenie wielu serc, zmniejszenie kar, dar pokoju dla wielu rodzin, a także uniknięcie wojny. Dziękuję Jezu za tak wiele łask. Jednak czy będą zamieszki w naszym kraju? Jezus, tak, Aniu będą jeszcze protesty i zamieszki, i wróg wejdzie do waszego kraju. Jednak wojny nie będzie takiej jak zaplanowano. Pokój na świecie jest wielkim darem, lecz rząd światowy nie chce pokoju. Dlatego wciąż trzeba modlitwy o pokój, by Polska, choć tak bardzo atakowana, obronną ręką przeszła wszystko, co teraz musi nastąpić dla oczyszczenia kraju. Ja jestem królem polskiego narodu i moje królowanie jest pełne dzięki przyjęciu mnie jako króla przez arcybiskupa i przedstawicieli rządu. Łaska moja jest wielka, gdyż czynię to z miłości do mojego narodu, by go chronić i uratować by przyjść jako mesjasz w dniu wyznaczonym. Króluj Chryste. Dziękuję, że królujesz nad światem i nad polskim narodem, że wraz z Maryją jesteś królem Polski. Jesteś wraz z Maryją królem naszych serc. Jak mamy Ci dziękować za tak wielką łaskę? Jezus, tronem moim jest krzyż święty i ten krzyż jest darem dla każdego wiernego chrześcijanina. Tak jak król cierpi, cierpi każdy wierny i oddany chrześcijanin. Wyście Chrystusowi, wyście ofiarowani i cenniejsi niż złoto. Cenna jest wasza ofiara, lecz czyż nie warto cierpieć dla króla? Dni ucisku się dłużą, lecz czy czas nie jest waszym najlepszym sprzymierzeńcem? Ja czas przyspieszam i nikomu nie dam cierpieć ponad siły. Gdyż każdy kto mój krzyż niesie, otrzymuje łaskę, gdy z poddaniem przyjmie cierpienie. I w cierpieniu dusza powinna być radosna i pełna ufności czyż ja nie niosę waszego krzyża moje brzemię jest lekkie i słodkie nie bójcie się cierpienia nie bójcie się mojego krzyża dziękuję Jezus za twój krzyż święty i za łaskę cierpienia w twojej radości lecz nie każde cierpienie jest twoim darem Jezus tak Aniu jest cierpienie złem spowodowane skutkiem grzechów błędów przeszłości złych wyborów zło działa także przez przekleństwa i złożeczenia tak szatan działa w wielu rodzinach i w życiu pojedynczych osób. I tu trzeba wielu modlitw, modlitwy wyżyczenia się zła, szczerej spowiedzi świętej często z całego życia, modlitw egzorcyzmu, trwania w łasce uświęcającej. Tak wiele jest cierpienia fizycznego i duchowego, szatan łamie psychikę ludzi i pła do samobójstwa. Jednak ja jestem i pragnę uratować każdą duszę, jako król i zbawca. Tak, ufajcie, drogie dusze i módlcie się bezustannie, gdyż ja wraz z Maryją jestem Panem świata i nie ma takiego zła, co ugiąć się nie musi na dźwięk mojego imienia. Wzywajcie mojego imienia Jezus, a zło ustąpić musi. 11 listopada 2020 roku, godzina 22:29 Jezus. Aniu, córko moja, czy wiesz, jak teraz wiele osób boi się śmierci, choroby, cierpienia? Duch lęku narasta w narodzie polskim, duch, co osłabia wiarę i zaufanie, duch zwątpienia, duch egoizmu. Jest teraz bardzo wiele zła i długo jeszcze można by wymieniać. Gdzie jest duch lęku? Tam nie ma dziękczynienia, nie ma wdzięczności. Tak, mój Jezu, ludzie coraz bardziej się boją, boją się o przyszłość i chcieliby wiedzieć, kiedy i jak wszystko się stanie. Jezus, to prawda, Aniu, tam gdzie ufność jest słaba, szuka się pewnych odpowiedzi co do przyszłości. Lecz proroctwa już się skończyły. Teraz prowadzę wierne swe dusze przez światło Ducha Świętego, przez ten dzienniczek przez Ciebie pisany, a przede wszystkim przez pismo święte i wiernych mi kapłanów. Tak, trzeba też zważać na tych, co moje owce prowadzą, gdyż teraz gubią się i kapłani, i sami nie wiedzą, jaką drogą iść mają. Panie, Jezu umiłowany, w Tobie jest pewność, w Tobie jest schronienie, w Twoim sercu i sercu Maryi. Któż jak Bóg? Jezus, i to wezwanie Niech waszym orężem się stanie, boście Polakami. Dziś wasze święto narodowe. Gdzie jest wasza wolność Polski narodzie? Wolność wasza, mój drogi narodzie, jest w waszej wierze, w waszym Kościele. Wolność jest w modlitwie, co nie ma granic. Jest największym darem, gdy w ręku macie różaniec. Wolność jest w sercu czystym i wysprzątanym, gdzie ja, Sam Bóg, mam swoje mieszkanie. Wolność jest w tym narodzie, gdzie ja, Sam Bóg, mam swoje mieszkanie. Wolność jest w tym narodzie, gdzie strzeże się moich przykazań, gdzie chroni się życia i szanuje życie. Wolność jest w tym narodzie, w którym szacunek i miłość bliźniego jest priorytetem. A czym jest patriotyzm? Patriotyzm to umiłowanie ojczyzny jako matki, jej piękna od morza aż do tatr. To troska o brata, to troska o wolność i dobro kraju i każdego obywatela z waszego narodu. To dbanie o zasoby kraju i ich pomnażanie. Tu nie miejsca dla wrogów, dla obcych wojsk, tu nie miejsca dla nikogo, kto jest zagrożeniem dla polskiego kraju. Każdy żołnierz powinien strzec swej ojczyzny i walczyć o Polskę, jak i każdy ojciec rodziny winien być obrońcą rodziny. Jezu, Twój kapłan, wierny aż do śmierci męczeńskiej, błogosławiony Jerzy Popiełuszko, jest przykładem nieugiętości. Wiele nauczył mnie o patriotyzmie. Jezus, tak, Aniu, dziś niewielu Polaków wie, co to jest patriotyzm, co to umiłowanie ojczyzny. Dziś w szkołach się tego nie uczy, a i w domach rodzinnych zapomina. Drodzy rodzice i dziadkowie, uczcie swe dzieci, czym jest miłość do ojczyzny, do matki, która karmi, do ziemi przodków, co tu pomarli. Uczcie historii waszej trudnej i pełnej bólu, uczcie niezłomności Polaka, uczcie swej własnej kultury, czystości języka, a przede wszystkim przekażcie im wiarę w Boga i umiłowanie ojczyzny. 15 listopada 2020 roku godzina 11.08 Jezus, Aniu, córko moja, wiedz, że wiele osób krytycznie patrzy na Twój dziennik i wątpi, że tu są pisane słowa mojej i Maryi. Dlatego dobrze zrobisz, jak będziesz odmawiała dziesiątkę różańca za tych, co nie mają ducha świętego Bożego i ich wiara jest zbyt mała, by pójść za mną. Dobrze, Jezu, dziękuję Ci za każde Twoje słowo i łaski dla tych którzy wątpią. Jezus, wiedz też, że jest już czas najwyższy, by wydać słowa o miłosierdziu moim. Jednak teraz nie masz kontaktu ze swoim kierownikiem duchowym, bo spotkania z nim zostały zawieszone. Jednak ty wiesz, co masz czynić, i niech wypełni się wola moja. Tak, mój Jezu, pragnę zawsze mówić Tobie tak, na wzór Maryi. Prowadź i oddal wszelkie przeszkody, by mogła wypełnić się Twoja wola. Pragnę Cię we wszystkim uszczęśliwić. Jezus, prośby Twoje zanoszone przez moim obliczem w najświętszym sakramencie zostały wysłuchane z wyjątkiem jednej. Zdrowia temu kapłanowi nie dam, lecz życie wieczne blisko mojego tronu. Zaś ten kapłan, który leży Ci na sercu, zostanie uzdrowiony i wkrótce do sił powróci. Dziękuję, Jezu, za Twoje miłosierdzie i wszystkie łaski. Chwała Tobie, panie. Jezus. Chwałą moją są wszystkie wierne mi dusze i pragnę nawrócić wszystkich grzeszników. Lecz mimo to, że jestem królem Polski, nikogo nie mogę przymusić, by przyjął moją miłość. Miłość moja jest wierna i czeka na każdą duszę. Miłość moja ratuje dusze dzięki waszym modlitwom, postom i ofiarom. Wciąż tęsknię za moimi umiłowanymi duszami, by do mnie powróciły. Dlatego przedłużam czas miłosierdzia. By jak najwięcej dusz przyciągnąć do siebie i je zbawić. Sąd mój jest nieuchronny i przyjdę w dniu wiadomym. Czekajcie, dusze wierne, i nie ustawajcie, a świece Waszej modlitwy niech będą zawsze zapalone. 20 listopada 2020 roku, godzina 21,45. Jezus, Aniu, córko moja, wiele zła teraz czyni szatan w polskim narodzie i bunt podsyca i złość. Tak, mój Jezu. Wciąż trwają strajki kobiet, które zwiódł szatan, i nie szanują siebie, ani życia danego przez Boga. Jezus, to prawda, Aniu, ja jestem dawcą życia i jego miłośnikiem. Biedne te kobiety, co nie cenią siebie i w zaślepieniu nie widzą, jak wielkim darem je obdarzam darem macierzyństwa. Dziś wiele kobiet pragnie dziecka i go nie ma, a tu robi się wszystko w imię fałszywej wolności, by zabijać. By życie zniweczyć w łonie matki. Każda kobieta jest wolna i od niej zależy, czy będzie współżyć z mężczyzną. Nawet wtedy, gdy kobieta jest zmuszana do współżycia i dziecko się poczyna, może być szczęśliwą mamą, a jej dziecko jest największym darem na tej ziemi. Ufna mama pragnie dziecka i jego dobra, pragnie kochać i chronić, pragnie mu dać szczęśliwy dom i bezpieczeństwo. Zaufanie w trudnej sytuacji i wierne poddanie się Bogu sprawia, że moja miłość działa. Czyż ja sam nie troszczę się o wszystkie sprawy matek i ojców? Moja troska to troska ojca i matki. Dzieci moje zostały stworzone w mym zamyśle już przed stworzeniem świata. Miłość moja jest nieogarniona i serce Boga kocha jak nikt wszystkie swoje dzieci. Życie jest bardzo cennym darem i ten, kto ten dar lekceważy, samego Boga ma za nic. Krew na rękach rodziców, co swe dzieci zabili, to krew zamordowanych dzieci. Wielka to odpowiedzialność i grzech, lecz ja, Bóg miłosierdzia, przebaczam wszystkie winy i przebaczę najcięższy grzech. Mój Jezu umiłowany, dziękuję za Twoje miłosierdzie, dziękuję, że Ty wszystko przebaczasz, dziękuję, że leczysz kobiety, co zraniły się tak bardzo, że dajesz im nadzieję i sprawiasz, że mogą sobie przebaczyć. Jezus, drogie matki, co dopuściłyście się tak wielkiego grzechu, wiedzcie, że wasze dzieci żyją i czekają na was w niebie. Te dusze czyste mogą modlić się za swych rodziców, co tu na ziemi pozostali i wiedzcie, że się spotkacie z nimi. Wasz wybór, lub wybór waszego otoczenia, stał się wyrokiem dla ich duszy. Wielkie to brzemie i czyn taki odpokutowany być musi. Dlatego już tu na ziemi czyńcie zadośćuczynienie. Zaś dusze wierne, przejęte losem dzieci tak zbijanych, módlcie się, by ich matki wróciły na drogę wiary, by żyły zgodnie z moimi przykazaniami, by światło ducha świętego wypełniło ich serca, by pragnęły być dobrymi matkami. Tak, drogie dusze, życie jest wielkim darem, bo życie to jest wieczne. A czym jest wieczność? Czym jest wieczne życie w niebie, w wiecznym szczęściu? To dar nad dary. To łaska najcenniejsza. Dziękujcie za dar życia, za życie wieczne i miłość Boga, bo tylko Bóg jest dawcą życia. 22 listopada 2020 roku, godzina 15:51 Jezus, Aniu, córko moja, dziś święto moje, święto Chrystusa króla. Niewiele osób w Polsce uznaje mnie za króla Polski. Są też i tacy, co negują moją intronizację. Ja nie potrzebuję, byście mnie przyjęli. Lecz naród polski mnie potrzebuje. Serce twoje, Aniu, jest czyste i godne mojej obecności, i są serca czyste, w których ja sam króluję i są mieszkaniem trójcy przenajświętszej. Kto dziś całym sercem mnie przyjmuje? Jezu mój umiłowany do ciebie należy moje serce i dusza, i ciało. Do ciebie należy każda chwila mojego życia, każde moje tchnienie. Tyś wszystkim mi, panie, i ty do mnie należysz. Jezus, to prawda, Aniu, dusza, która mi się oddała, do mnie całkowicie należy, ale i ja jestem jej własnością. Jedność taka jest darem świętości. Król, który króluje w sercach ludzi, jest ich sługą, jest opiekunem, jest najlepszym pasterzem. Dobry pasterz dba o owce swoje i posyła je na zielone pastwiska, na gleby żyzne z daleka od wroga. Królowanie moje nie jest z tego świata, a ja wraz z mym ojcem i duchem świętym królujemy nad światem. Miłość moja jest największą władzą, i mocy miłości mojej nikt nie pokona. Choć teraz zdaje się się, że szatan ma władzę i jemu już tylko krótki czas pozostał. Trzutko, moja umiłowana, pragnę i ja waszej miłości i oddania. Serca wasze teraz często są zwiedzione przez szatana, pełny lęku i pokus. Tak! Mój Jezu, wiele jest serc zwiedzionych, tych, co ulegają słabości, co wracają do dawnych grzechów, co słabo ufają. Tak bardzo teraz potrzebujemy dobrych pasterzy, co pokażą ludziom właściwą drogę i dadzą im Twoją nadzieję. Jezu, tak, Aniu, dobrzy kapłani to wierni kapłani, według serca mojego. I choć wielu teraz mnie zawiodło i zdradziło, są i tacy, co pragną wytrwać i służyć mi do końca. Wielu moich kapłanów jest oskarżanych i nawet święty Jan Paweł II jest szkalowany. Mowa szatana to oskarżenia, i wielki jest teraz atak zła na moich pasterzy. Drodzy kapłani, według serca mojego, wyście moi, wyście sługami króla samego. Godni, by odprawiać mszę świętą, godni, by konsekrować moje ciało i krew, godni, by nieść mój krzyż wraz ze mną. Pamiętajcie o swojej godności kapłańskiej, o powołaniu, które wam dałem, i trwajcie w wierności mojej jako pasterze i słudzy króla, Boga Ojca, pierwszego pasterza. 26 listopada 2020 roku godzina 10:41. Jezus, Aniu, córko moja, wiele modlitw zanosisz przed moje oblicze, i wiele dusz dzięki temu dziennikowi się nawróci. I wiele dusz nawróci się i pozna moje drogi i miłosierdzie moje przez książkę, która się ukaże o miłosierdziu moim. Teraz nadzieja gaśnie w narodzie i trzeba prosić Boga o nadzieję. Duch walki o dobro i prawdę jest tłumiony przez fałszywe posłuszeństwo. Ginie wiara w polskim narodzie, a lęk staje się coraz większy. Tak, mój Jezu, lecz miłość twoja jest ponad wszelkie zło i bramy piekielne jej nie przemogą. Jezus. Zamysły szatana są bardzo złe, lecz ja mam władzę i wszystko, co się stanie, jest w woli mojej. Oczyszczenie bywa bolesne, jednak do mnie należy zwycięstwo. Nikt, kto walczy bronią Różańca i trwa w moim sercu i sercu Maryi, złu nie ulegnie. Teraz zło jest krzykliwe, a ja czekam na was w tabernakulum ciszy. Ta cisza niesie pokój i ukojenie wzmacnia wasze dusze, daje nadzieję. Przebywajcie ze mną jak najczęściej, bym nie był samotny. Wstępujcie do kościoła nie tylko na mszę świętą i nabożeństwa, lecz także, by mnie w ciszy adorować. Pokój mój wtedy wypełni wasze serca i pośród burzy przejdziecie w zaufaniu, bo ja jestem w Łodzi i nie usnąłem. Do mnie należy Łódź Piotrowa. Dziękuję, Jezu, że zawsze na nas czekasz, że jesteś i dajesz się nam cały. Czy Twój kościół przetrwa? Jezus. Tak, Aniu, mój Kościół, choć umrze tak, jak ja umarłem, z martwych wstanie nowy i nieskalany, przyjdzie czas, gdy Antychryst się ujawni i ogłosi się Zbawicielem świata. Wtedy już wielu ludzi będzie zniewolonych i naznaczonych znamieniem Bestii. To będzie krótki czas, aż do trzech dni ciemności. Teraz jest czas ucisku i polski naród wiele jeszcze wycierpi. Jednak czas oczyszczenia jest czasem wielkiego trudu i cierpienia. Ja jestem królem Polski i wraz z Maryją, królową polskiego narodu, chronię naród polski. Zło, które dopuszczam, jest jak ogień i przyjdą siewcy, by plewy od ziaren oddzielić. Kto wytrwa do końca, zasłuży na wieniec laurowy na swoją głowę, na koronę świętości. Bądźcie święci. Jak ja jestem święty, a włos wam z głowy nie spadnie, czuwajcie na modlitwie i w niczym nie ustawajcie. Ufajcie, bo ja jestem z wami i w każdej polskiej rodzinie, gdzie jestem zapraszany, i chronię każdego wiernego kapłana i każdą duszę wam, kapłani, powierzoną. 29 listopada 2020 roku, godzina 011, Jezus, Aniu, córko moja, zbliża się czas adwentu. Czas przygotowania na moje przyjście, na moje narodziny. Tak, mój Jezu, umiłowany, jak w tym roku mamy przygotować się duchowo na Twoje przyjście? Jezus, córko moja, czas to wyjątkowy i trudno teraz brać udział w rekolekcjach, gdyż w kościołach ich nie ma. Są jednak rekolekcje prowadzone przez kapłanów poprzez internet. I tu warto wziąć udział w rekolekcjach prowadzonych przez ojca Augustyna Pelanowskiego. Są też inne, i każdy wybrać może. Dusza, choć czysta, potrzebuje odnowy i pogłębienia relacji z Bogiem. Kroki wiary są krokami miłości. Każdy, kto postępuje na mojej ścieżce, czyni kroki po wąskiej drodze wśród niebezpieczeństw i musi zważać, by się nie potknąć. Na drodze tej bywają śliskie kamienie i węże ukryte między kamieniami, to kusiciele. Droga bywa stroma, często w ciemności ducha. Droga moja to droga zaufania. Każdy, kto chce na niej postąpić, idzie po moich śladach, i wystarczą mu te ślady, by w nie swoje stopy wkładać. Na drodze mej też jest wytchnienie, to czas łaski, gdy dusza sił nabiera. Droga moja wiedzie przez próby. Gdy dusza jest oczyszczana, wtedy daje pokusy. Każdy czas na mej drodze winien być dobrze wykorzystany, gdyż wszystko, co daje, jest łaską moją. To prawda, Jezu, choć bywało, że wielki trud odczuwałam na Twojej drodze przez niekończące się próby, to teraz widzę, jak bardzo było mi to potrzebne, jak dusza moja jest zachartowana. Wszystko jest nauką Twoją, Panie Jezu, w szkole Twojej miłości. Czego teraz powinnam się nauczyć w Twojej szkole, mój Jezu? Jezus, Aniu, córko moja, wiele rzeczy chcesz zrobić naraz i wciąż trudności Ci sprawia umier w pracy. Każda chwila jest przez ciebie wykorzystana i mówisz sobie, że wszystkiego nie dasz rady zrobić. Mało masz czasu na odpoczynek i relaks, jednak prawdą jest, że wszystko, co robisz, jest w woli mojej. Jednak pragnieniem moim jest, byś zważała na swoje zdrowie i dbała o siebie i pamiętała o odpoczynku. Dałem ci kilka chorób, które niesiesz jako swój krzyż i niewiele na nie zważasz. Jednak choroby te nie postępują zbytnio i obywa się bez pomocy lekarza. Tak, staraj się bardziej, by w twoim planie dnia był czas odpoczynku. Wszystko ma swój czas i wiedz, że wtedy będziesz mogła mi lepiej służyć, a wiele spraw może poczekać. Dobrze, mój Jezu, będę bardziej się starała. Może wydłużysz dla mnie czas, i wtedy na wszystko znajdę czas. Jezus, żarty ci się trzymają, i ja mam poczucie humoru. I mogę skrócić i wydłużyć czas. Jednak potrzebne jest Twoje staranie. Tak, drogie dusze, czas adwentu jest czasem pracy nad swoimi wadami, złymi skłonnościami, słabościami. To czas prostowania dróg, to czas przygotowania serca na moje narodziny, bym mógł narodzić się w Waszych sercach. Ja sam Bóg. 4 grudnia 2020 roku, godzina 9:48 Jezus, Aniu, córko moja, Czas Adwentu często bywa czasem walki duchowej, jednak ty wiesz, jak walczyć. Najlepszym orężem w walce jest różaniec. Ważne jest życie w stanie łaski uświęcającej, częste przyjmowanie komunii świętej, zaś udział w Eucharystii jest umocnieniem dla duszy. Walka duchowa kształtuje człowieka i w walce okazuje się, jak jest słaby. Zło, które dopuszczam, nigdy nie jest ponad miarę i ma pomóc duszy w oczyszczeniu. Wiele dusz, co borykają się ze słabościami, rezygnują z walki i mówią sobie, że już tak mają. Droga moja, wiedzie często wśród niebezpieczeństw, jednak ja czuwam nad każdą duszą i wspomagam te, które walczą. Dziękuję, Jezu, że wspomagasz mnie w walce i nie dajesz mi ponad siły. Dziękuję, że wciąż mnie kształtujesz i oczyszczasz, odnawiasz i dajesz wzrost. Miłość twoja jest jak ogień. Ogień miłości, co nie parzy, lecz odnawia i doskonali. Co ma czynić dusza, która weszła na drogę nawrócenia? Jezus, dusza, która mnie szukała, odnajduje mnie w konfesjonale, w szczerej spowiedzi często z całego życia. Miłość moja nikim nie gardzi, lecz czeka i szuka każdej duszy, co się zagubiła. Miłość moja pragnie prowadzić każdą duszę nawet w najtrudniejszej sytuacji. Miłość moja wciąż czeka powrotu dusz do zdroju mojego miłosierdzia. Dusza, która weszła na drogę nawrócenia, jest mi szczególnie bliska. Choć wiele ma pragnień niezgodnych z moją wolą, ja wciąż ją ćwiczę i pokazuję, czym zawiniła. Prawda o duszy jest dla niej wielkim bólem i tu trzeba pokory, by przyjrzeć się własnej duszy i przyjąć prawdę o sobie. Życie w iluzji i usprawiedliwieniu gubi duszę, zaś prawda daje oczyszczenie i łaskę na drodze nawrócenia. Miłość moja jest cierpliwa, i niczym ojciec i matka prowadzę duszę za rękę na drodze nawrócenia. Dusze, które gubią się na tej drodze, nie chcą trzymać mojej ręki, a dla nich to jest najpewniejsza droga. Dziękuję, Jezu, za Twoją cierpliwość, za to, że czekasz na każdą duszę i pragniesz ją prowadzić. Co, mój Jezu, mają czynić dusze, które już weszły na Twoją drogę? Jezus, dusze, które weszły na moją drogę, powinny iść moimi śladami w całkowitym zaufaniu. Powinny zważać, by mojej drogi nie zagubić, by unikać zasadzek szatana. Nikt, kto wszedł na moją drogę, nie może być pewien siebie, lecz szukać pewności w Bogu. Dusze, co oddały swe życie Maryi, mają łatwiejszą drogę. Lecz i one mogą się gubić, gdyż i na nie czyha szatan, by zepchnąć je z drogi. Drogie dusze, co weszłyście na moją drogę i te, które już wiele lat po niej kroczycie, wiedzcie, że wasza pewność jest w Bogu, my, ojcu, wasza pewność jest w Maryi, i wasza pewność jest w moim miłosierdziu. 6 grudnia 2020 roku godzina 10:30 Jezus, Aniu, córko moja, wiedz, że zmiany które nadchodzą, będą bardzo trudnym doświadczeniem dla wielu. Wiele dusz żyje w ciągłym lęku, wielu obawia się szczepień i tego, co nadchodzi. Lecz czy ja nie jestem królem Polski? Tak, mój Jezu, jesteś naszym królem i wraz z Maryją chronisz naród polski. Lecz teraz wiele mówi się o szczepieniach, i myślę, że część Polaków dobrowolnie się zaszczepi. Jezus, to prawda, Aniu. Ci. Co nie mają ducha Bożego, ulegną lękowi i z lęku przyjmą szczepienia. Wielu się nagnie pod presją opinii innych. Lecz ci, co pozostaną mi wierni, nie ulegną lękowi i ja sam będę ich chronił. Zaufanie jest miarą miłości do mnie, a tam, gdzie jest ufność, nie ma lęku. Zło staje się coraz silniejsze. Dlatego czuwajcie, byście nie posnęli, by wasze dusze nie umarły. Szatan chce teraz zwieść wiele dusz i wiele doprowadzić do śmierci, nie tej, co ciało zabija, ale tej, co kradnie duszę. Czuwajcie więc nad czystością Waszych serc, czuwajcie na modlitwie i trwajcie przy mym sercu i sercu Maryi. Panie Jezu, teraz wiele zła dzieje się w naszych rodzinach, a zbliżające się święta nie sprzyjają spotkaniom rodzinnym i budowaniu więzi w rodzinie. Jezus, więź rodzinna. To nić miłości przez wszystkie pokolenia. To nie tylko krew, lecz duch, co łączy więzią swą wszystkie pokolenia. Czym jest silna rodzina? Rodzina jest silna Bogiem, rodzina jest silna modlitwą wzajemną i troską, rodzina jest silna mocą ducha świętego, co ją oczyszcza i oddala wszelkie zło. Bóg w rodzinie jest mocą, i światło Jego miłości przenika wszystkich członków rodziny. Tu nie ma miejsca na egoizm, a na myślenie o tym, co korzyść przyniesie. Wzajemna troska to dar z siebie, dar miłości, co buduje. Tu nie ma miejsca na wykorzystanie i kalkulowanie, by zyskać coś dla kogoś. Więzi miłości to więzi troski i wzajemnego oddania sobie. Tu nie ma miejsca na kalkulacje i nikt nie myśli, co zyska. Tu nikt nie jest od nikogo zależny, bo dar z siebie nie czyni człowieka zależnym. Miłość bezwarunkowa w rodzinie, która niczego nie oczekuje, buduje więzi w rodzinie. Tak, mój Jezu, brakuje miłości w rodzinach, a wspólnoty zakonne, jak powinny budować więzi miłości? Jezus, wspólnoty zakonne powinny być jak rodziny. Lecz, dziś, jak wyglądają te wspólnoty? Mało jest wspólnot, co mogłyby mi się podobać, i mało jest zakonników i sióstr zakonnych. Co buduje przez swój styl życia wspólnoty zakonne styl życia zakonnego, który mi się podoba, to ciche życie oddane Bogu, to dar modlitwy dla wielu, to życie ofiarne wśród postów. Lecz teraz któż tak żyje? Są jednak dusze wierne, lecz bardzo osamotnione, i wiedzcie, że jedna dusza ofiarna starcza na jeden dom, w którym mieszka, by mi wynagrodzić zło. Dusza taka jest mi szczególnie bliska i ja do niej się zniżam, sam Bóg. Teraz jest czas, gdy będę oczyszczał zakony i wszystkich kapłanów przesieję niczym ziarno, bo służba w mojej winnicy jest wielkim darem i tu nie ma miejsca na zło. Bądźcie cześci, jak ja jestem czysty, bądźcie święci, jak ja jestem święty. Już czekają rzęcy i żniwo moje będzie oczyszczeniem. Śmierć jest darem mojego miłosierdzia. Co ratuje duszę przed potępieniem na wieki. Wszystko przyjmujcie z mojej ręki w całkowitym zaufaniu. Tak, drogie dusze, czas Adwentu to czas prostowania waszych dróg, to czas oczyszczenia waszego serca, to czas trwania przy Bogu w oczekiwaniu. Miłość moja jest blisko was, niech nadzieja pełna ufności wypełni wasze serca. 12 grudnia 2020 roku godzina 11.05. Jezus, Aniu. Córko moja, Duch Święty jest darem dla dusz otwartych na miłość Boga. Zaś Boża mądrość prowadzi dusze, co ufają Bogu. Duch zamętu zaś pochodzi od szatana, i tu nie ma ani mądrości, ani logiki, ani dobra. Cóż mają robić dusze zwiedzione przez szatana? Każda dusza od Boga pochodzi i nosi w swym sercu cząstkę Boga. Wielka to godność być stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. Miłość moja pragnie przyciągnąć każdą duszę do siebie i miłość moja szuka dusz i wyczekuje ich powrotu. Dusza, która się zagubiła, lecz pragnie życia w bliskości Boga, powinna trwać na modlitwie, czytać często Pismo Święte, korzystać często z sakramentów świętych i karmić się Eucharystią. Tak, mój Jezu umiłowany, a cóż mają czynić dusze, co gubią się na twojej drodze nawrócenia? Jezus, dusze co gubią się na drodze nawrócenia, są kuszone i zwodzone przez szatana. Tak, tym bardziej powinny mi ufać i zwracać się do Maryi o obronę, walczyć z szatanem modlitwą różańcową i nigdy się nie poddawać. Czas walki jest czasem oczyszczenia dla takiej duszy to czas, gdy ją urabiam i przemieniam. Ważne jest, by trwała w walce, będąc ciągle w stanie łaski uświęcającej, a gdy grzech popełni, Niech nie traci ani chwili, by mą łaskę odzyskać i pójść jak najszybciej do spowiedzi. Grzeszna jest natura człowieka i grzech pierworodny nad nim ciąży, grzech Adama i Ewy. I wielu myśli, że winna jest Ewa, lecz wina jest obopólna, gdyż Adam i Ewa obydwoje zjedli z drzewa owoc zakazany. Tam, gdzie jest pokusa, powinna być i walka z pokusą. Tak, obydwoje ulegli, choć zdaje się że słabsza była Ewa i zwiódł ją Szatan. Lecz Adam swej siły nie pokazał. Tak, natura ludzka skażona jest grzechem, i słabość ta jest w każdym człowieku. Tylko Maryja bez grzechu poczęta jest wolna od skażenia słabością Adama i Ewy. Dlatego, mimo że jest człowiekiem, ma dar walki z Szatanem jak żadna istota ludzka. Tak, zmiażdży mu głowę, choć pięta jej też zostanie zmiażdżona. Tą piętą jesteście Wy. Moje drogie dzieci. Dlatego tak bardzo szatan was atakuje, niszczy wasze rodziny, bliskie relacje, wprowadza chaos i zamęt. Mój Jezu umiłowany, tyś nam ratunkiem w czasach zamętu i knowania szatana, gdzie brat przeciwko bratu staje. Prowadź nas w walce niczym rycerzy, sił nam dodawaj, byśmy nie ustali. Prowadź nas w mocy Ducha Świętego i Spraw. By nasze serca w modlitwie były zawsze zapalone ogniem Twojej miłości. Maryjo, niech płaszcz Twojej opieki osłania całą naszą Polskę i każdego z nas, byśmy byli niewidoczni dla wroga. Niech krew Twojego Syna będzie nam ratunkiem, byśmy zwyciężali każdego dnia, by naród polski, naród wybrany, wyszedł zwycięsko z opresji szatana i stał się chwałą Boga samego. Maryja, ja, Maryja. Pragnę przyprowadzić każdą duszę przed oblicze mojego Syna. Lecz, drogie dzieci, nie traćcie nadziei, nie traćcie ducha mojego Syna. Czyż mój syn nie zwyciężył na krzyżu? Czy krew Jego, krew baranka ofiarnego, nie jest łaską dla całego świata? Miłość Boga wyleje się na cały świat w obfitości, gdy czas próby minie. Lecz teraz jest czas walki, walki modlitwą, walki postem i ofiarą. Czas, gdy dusze ofiarne wynagradzają za zło. Wkrótce czas żniw nastanie i czas przyjścia mojego syna na sąd. Tak, wiele dusz czeka na prześwietlenie sumień, i wielkie jest wasze zniecierpliwienie. Mój syn przyjdzie w wyznaczonym czasie i wszystko się wypełni w swoim czasie. Czas jest wciąż przyspieszany dla dobra ludzkości i krótsza jest doba i godzina i minuta i sekunda szybciej płynie dla dobra ludzkości. Tak, drogie dzieci, żyjcie nadzieją na przyjście mojego syna, gdyż wkrótce się narodzi. Czy wasze serca są już gotowe, otwarte i pełne ufności? Miłość Boga jest wielką łaską i jego radość i nadzieja, co się nie łamie. Trwajcie w bliskości Boga, a ja, Maryja, będę wam wypraszać łaski u mego narodzonego syna. 18 grudnia 2020 roku, godzina 10:16. Jezus. Aniu, córko moja, życie każdego człowieka jest w ręku moim, tak jak Twoje życie. Złość szatana jest na ciebie wielka, i byłaś ostatnio w wielkim niebezpieczeństwie. Wypadek samochodowy był niegroźny i wyszłaś z niego cało, lecz wiesz, jaki był zamysł szatana? Nie wiem, Jezu, umiłowany. Wiem tylko, że mnie strzeżesz i jestem pod opieką Maryi. Jezus, to prawda. Aniu, wiele osób modli się za ciebie. Lecz są i tacy, co przeklinają. Zło nie nawidzi miłosierdzia Bożego i tych, co do mnie należą. Choć szatan pragnie cię zniszczyć, ty jesteś bezpieczna i bezpieczna jest twoja najbliższa rodzina. Teraz moi wierni będą atakowani w różnoraki sposób, lecz niech nie dają się zastraszyć. Zaufanie to życie w bliskości Boga, to wiara w Jego opatrzność, gdy wszystko, co nas dotyka, przyjmujemy jako z ręki Boga. Teraz nadchodzi trudny czas, czas agresji i szatana, która jawna się stanie. Zło, które działa już bez zasłony myśli, że rządzi światem. Lecz to ja jestem Panem i Bogiem, królem Polski i wszystkich Polaków. Dziękuję, Jezu. W Tobie ufam, ufam bezgranicznie i wierzę, że przeprowadzisz wierne Ci dusze. Jezus, tak, Aniu. Moja miłość jest wierna aż po krzyż. I po to się narodziłem, by zbawić świat, by ulitować się nad biednym stworzeniem. Życie w czasach ostatecznych jest wielką łaską, i trudu tych czasów nie należy przedkładać nad moje zbawienie i miłość pełną troski. Tak, mój Jezu, myślę, że jesteśmy już bardzo przytłoczeni. Lecz wkrótce twoje narodziny, Jezu. Jezus, moje narodziny to dar dla całego świata. Ja, narodzony ubogo wśród skał stajenki. Bóg żywy w małym dziecięciu, bezbronny, pogromca szatana. W cichości przyszedłem, by narodzić się i umrzeć dla całego świata. Maryja, matka moja, brzemienna się stała za sprawą Ducha Świętego. I moje narodziny były nadzwyczajnym zdarzeniem, gdyż przyszedłem na świat inaczej niż rodzą się dzieci. Moje narodziny były nadzwyczajne przez swój nadprzyrodzony charakter. Tak, Maryja niepokalanie poczęta, brzemienna za sprawą ducha świętego, gdy narodziła mnie w nadzwyczajny sposób, pozostała w swym dziewictwie nietknięta. Co znaczy, że narodziłem się w sposób nadprzyrodzony. To znaczy, że mimo, iż byłem w łonie Maryi, opuściłem jej łono bez bólu rodzenia. I Maryja urodziła mnie w asyście aniołów, lecz bez pomocy człowieka. Czas moich narodzin był krótki. Pełen radości i uniesienia. Gdy niebo było otwarte nad ziemią, gdy całe stworzenie odczuło moje przyjście i radość ogarnęła całą ziemię, łaska moja ogarnęła każde stworzenie. Dzień ten był straszny dla szatana i dnia tego nienawidzi, gdy Bóg przyszedł na ziemię w ciele człowieka, a on nie chciał mu służyć. Tak, drogie dzieci, czas moich narodzin jest bardzo bliski. I znów się narodzę. Choć jako małe dziecie. Jestem waszym Bogiem i przyjdę jako Zbawiciel narodu. Mój syn, który jest namaszczony, by przeprowadzić polski naród, jest wśród was ukryty. I wiekim jest, i jakie jest jego zadanie, lecz ujawnij się dopiero wtedy, gdy przyjdzie czas jego działania. Tak, drogie dzieci, nie lękajcie się. Ja jestem waszym Bogiem, królem i zbawicielem. Przyjmijcie mnie do swego serca, przyjmijcie moją matkę. Maryję, a ja, Bóg narodzony z dziewicy Maryi, narodzę się w waszych sercach. 22 grudnia 2020 roku godzina 10:41. Jezus, Aniu, córko moja, wiele niepokoju jest wokół u ciebie, lecz ty trwaj w moim pokoju. Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia są bardzo ważne, jednak niech Twoja dusza będzie zatopiona w mojej obecności. Ja jestem i prowadzę wierne mi dusze, ochraniam je i nie pozwolę, by stało się im coś złego. Jednak są dusze ekspiacyjne, ich ofiara i cierpienie jest darem dla wielu, zwłaszcza, gdy jest złączona z moim cierpieniem. Tak, mój Jezu, cierpienie jest wielkim darem, ale teraz każdy ucieka od cierpienia, a co dopiero by miał je cenić? Jezus, tak, to prawda. Taka jest nauka świata, i każdy prawie tak myśli. I wielu wierzy, że ci, co cierpią, nie mają błogosławieństwa Boga. Lecz czy moi święci nie cierpieli najwięcej, czy nie umierali dla mego imienia? Natura ludzka wzdraga się przed cierpieniem i ucieka od niego. To nie znaczy, że nie trzeba szukać pomocy lekarza i zażywać odpowiednich leków. Czym jest przyjęcie cierpienia jako daru? Przyjęcie cierpienia to jego akceptacja jako łaski od Boga. To łączenie swego cierpienia z moim na krzyżu. I to jest wielka łaska, gdyż dusze, które są zaproszone do cierpienia wraz ze mną, mają udział w dziele zbawienia, a ten, co pije z kielicha mojej goryczy, to i pije z kielicha mojej chwały. Wiele osób prosicie o modlitwę, o zdrowienie, jednak nielicznym dam tę łaskę. Czy przyjmiecie moje zaproszenie do udziału w dziele zbawienia? Tak, mój Jezu. Wiele zyska ten, co przyjmie to zaproszenie. Jednak co mają robić ci, co tak bardzo boją się szczepień? Jezus. Większość Polaków myśli, by się zaszczepić, i wielu czeka na tę szczepionkę. Jednak ci, co to zrobią, skazują się na wielkie cierpienie, bo z powodu swego lęku chcą uciec od cierpienia. Szczepionka tanie się w sobie przekleństwo i wiele szkodliwych substancji co wpłyną niszcząco na organizm. Ci, co mieli już różne choroby, zaczną chorować na nowe, zaś ci, co ich nie mieli i oni poznają, co to boli cierpienie. Kontrola społeczeństwa, która ma na celu wyeliminowanie słabszych i starszych osób, jest wielkim złem. Dlatego w tym czasie ucisku uciekajcie się do Maryi, chroncie pod jej płaszczem i proście ją o ratunek dla Was i dla Waszych rodzin. Ja sam chronię wierne mi dusze i te, co pozostaną mi wierne, uratuję. Słuchajcie Ducha Świętego, a on was wyprowadzi i znajdzie się sposób, by uniknąć szczepionki. Są wierne mi dusze, co wam pomogą. Ufajcie, bądźcie wierni i wierzcie mi, ja was przeprowadzę. Tak, mój Jezu, wierzę i ufam twemu prowadzeniu i wierzę, że nas przeprowadzisz, gdyż jesteśmy Twoim ludem, Tobie oddanym. Jezus, ja jestem Bogiem i dawcą życia. Moje błogosławieństwo jest łaską, która sprawia, że dusza wierna przejdzie przez ogień oczyszczenia nietknięta. Tak, drogie dzieci, przychodzę do was w małym, bezbronnym dziecięciu. Ja, Bóg wasz, zbawiciel. Proszę, przyjmijcie mnie do swego serca, a serce wasze wypełni radością i pokojem, byście byli pewni, że ja wasz zbawiciel, zginąć wam nie pozwolę. 26 grudnia 2020 roku godzina 10:47. Dzieciątko Jezus, Aniu, córko moja. Choć jestem małym dziecięciem, to i jestem Bogiem Ojcem, jestem Mesjaszem, jestem Zbawicielem. W tym dziecku, które trzymasz na ręku, jestem dorosłym mężczyzną, królem świata, królem Polski. Miłość moja pragnie przyjąć każdego człowieka. Lecz w tym świecie wiele jest drzwi zamkniętych i nieczułych. Kamienne serca nie mogą przyjąć miłości Boga w małym dziecięciu, które tak łatwo można zranić, można je nawet zabić. Zło nienawidzi miłości, lecz miłość zwycięży świat. Moje dzieciątko umiłowane, śliczny Jezu, mój Boże, dziękuję za Twoją miłość. Dziękuję, żeś się narodził dla nas, by rozradować nasze serca wypełnić pokojem dać nam nadzieję w cichości twego przyjścia kocham cię jezu malusięki niech ciepło twojej miłości wypełni wszystkie serca dzieciątko jezus każde dziecko potrzebuje miłości akceptacji ciepłego przyjęcia przez rodzinę lecz teraz bóg nie jest przyjęty w wielu rodzinach cóż teraz jest ważne gdy obchodzi się święta teraz ważne jest by się pokazać na święta, mieć dom wysprzątany i ładnie udekorowany. Ważna jest piękna choinka i drogie ozdoby, ważne jest prezentów kupowanie. Zaś przy stole któż jeszcze się modli, czyta pismo święte? Za to jest ważne dzielenie się opłatkiem i życzenia świąteczne, i ważne jest jedzenie i często spożywany alkohol. Takie to święto, gdzie zagubiono Boga, co się narodził w małym dziecięciu. Zaś ci... Co zaprosili mnie na te święta i z utęsknieniem czekali mego przyjścia, tych pragnę nagrodzić nie tylko swoim błogosławieństwem. Serca wasze otwarte, pełne ufności, mimo zła, wypełniam swoim pokojem i radością. I sprawię, że zostanie od was oddalony wszelki lęk i obawy. Nadzieja jest darem Boga, co pozwala ufać mimo obaw i lęku i daje wam niezłomną nadzieję. Nadzieja taka pozwala trwać przy Bogu. Mimo wielkich trudności czy prześladowań. To niezłomna nadzieja, to dar wielki. To nadzieja, co przetrwa każde zło. Tak, drogie dzieci, przychodzę do was w małym dziecięciu, ja Bóg. Nikt, co mi zaufa i ukryje się pod płaszczem mej matki, Maryi, nie ulegnie lękowi. We mnie jest ratunek i ratunek jest w mej matce, Maryi. A opiekunem waszych rodzin na te czasy jest święty Józef. Mój ziemski ojciec i opiekun świętej rodziny. 31 grudnia 2020 roku, godzina 21:24 Jezus, Aniu, córko moja, wiedz, że nadchodzący rok będzie bardzo trudny dla wielu Polaków. Wielu straci pracę, bo kolejne firmy będą upadały. Zaś szczepionka sprawi, że wielu Polaków zacznie chorować, zaś ci, co stracą swe życie. Niech wiedzą, że śmierć jest dla nich ratunkiem. Tak, mój Jezu, umiłowany, ten miniony rok nie był łatwy, a jest ci za co dziękować. Dziękuję ci, Jezu, za wiele łask, za miłość, za ten rok próby i walki. Dziękuję ci, Jezu, że uczysz mnie kochać coraz bardziej. Dziękuję, że królujesz w moim sercu, w sercach moich bliźnich, że jesteś naszym królem, królem polski. Dziękuję, że uczysz nas kochać naszą Polskę i walczyć o nią różańcem. Dziękuję za wszystko, co dla nas przygotowałeś, za Twoją troskę, miłość i miłosierdzie. Dziękuję, że umiłowałeś nasz naród Polski. Jezus, moje nowe Jeruzalem, mój narodzie wybrany. Kraj ten wspaniały, choć teraz wyniszczany, oczyszczę i przemienię, bo jestem waszym królem, królem polskiego narodu. Jezu, nie wiem czy powinnam pytać, jaki będzie nadchodzący rok? Jezus, Aniu, córko moja, proroctwa już się skończyły. I ten prorok, co teraz chce mówić o przyszłości, światła mojego nie dostanie. Szatan wprowadza zamęt i nieporozumienia, i tu rozeznaniem jest mój pokój, który dusza odczuwa w sercu, zaś zło daje niepokój serca i wprowadza zamęt. Takie są kryteria rozeznania. Nikt. Kto szuka siebie, mych proroctw nie dostanie, zaś te, co otrzymałaś, są tajemnicą. Lud mój wierny powinien mi ufać i wierzyć w moje prowadzenie i łaskę. Teraz w wielu duszach jest niepewność, czasem lęk, jednak ja jestem. Czasy apokaliptyczne są już od wielu miesięcy i wszystko, co ujawniam w tym dzienniku, ma służyć dla dobra dusz. Dlatego pragnę wam ujawnić, drogie dusze, że w tym roku. Co nadchodzi, w nowym roku ujawni się Antychryst jako Mesjasz. Lecz nie przyjdzie po to, by was zbawić, choć cuda będzie czynić i fałszywy pokój wprowadzi. Przyjdzie po to, by zniewolić mój naród. Strzeżcie się tego fałszywego Mesjasza i w nic mu nie wierzcie. Zło jest przebiegłe i kryje się często pod płaszczem dobra. Ja jestem waszym zbawicielem i wam zginąć nie pozwolę. Nie bójcie się utraty pracy. Czy stanowiska. Nie bójcie się nowych chorób, nie bójcie się przymusu szczepionek, nie bójcie się zła, ani tego, co przyjść musi. Wszystko, co dopuszczam na polski naród, prowadzi nie tylko do oczyszczenia narodu polskiego, ale do nowego Jeruzalem, gdzie dobro króluje nad złem, gdzie lud mój wierny i pobożny, Bogu oddany i jemu wierny. O moja nowa Polsko, jam jest wierny. Czy ty jesteś mi wierna? Polsko, Czy są wierni mi kapłani, co wytrwają w ucisku? Czy są wierni świeccy, co się nie poddadzą, mimo zła? Czas pokaże, kto jest wierny i kto wytrwa. Miłość moja jest wierna i nikogo nie opuści, nie wyrzeknie się swego dziecięcia, ani nie odrzuci. Miłość moja przeprowadzi wierne dusze w największym ucisku i wskaże drogę i ochroni. Miłość moja nikogo nie zawiedzie, co zaufał mojej miłości. Drogie dusze, ja jestem z Wami, Wasz Król i Zbawiciel. Trwajcie w zaufaniu, trwajcie na wiernej modlitwie, a nowy rok, który nadchodzi, będzie dla Was czasem łaski, czasem życia w mojej bliskości. Psalm 118 3 stycznia 2021 roku, godzina 15:51 Jezus, Aniu, córko moja, duch lęku zaślepia wielu ludzi i nie widzą. Że profanują moje ciało i krew, i nie widzą, że jest deptane i znieważane, i nie widzą, jak zło zawładnęło ich życiem. Imię moje jest święte i na dźwięk mego imienia zgina się każde kolano. Tak, teraz przyjmuje się mnie, Boga, nastojąco i coraz częściej profanując moje ciało i krew. Ja jestem waszym Bogiem i każdy, kto godnie mnie przyjmuje, otrzymał mój pokój i łaskę lecz dusze, co kierują się lękiem, śmierć sobie gotują, a śmierć duszy jest gorsza od śmierci ciała, bo to jest wieczna śmierć. Tak, mój Jezu, teraz wielu ludzi boi się choroby, cierpienia i śmierci. Czym jest śmierć dla chrześcijanina, co wierzy w życie wieczne? Jezus, śmierć jest przejściem do życia w niebie. Każda dusza, co tak myśli, tęskni za życiem w niebie blisko Boga w jego szczęściu. Teraz wiele dusz kieruje się lękiem, lękiem o zdrowie, o życie, o byt, i wielu wierzy, że dzięki szczepieniom skończy się pandemia i wróci dawne życie. Złudne są ich oczekiwania, gdyż szczepienia będą ponawiane i będą nowe wirusy i nowe choroby, przedtem nieznane. Ci, co się zaszczepią kierując się lękiem, będą rozczarowani, gdyż nie skończy się pandemia, a oni zdrowia nie zyskają. Złość i frustracja sprawi, że będą waszymi wrogami. Dlatego strzeżcie się tych, co będą się szczepić, i nie ufajcie nikomu. Tylko mnie możecie zaufać i mej Matce, Maryi. Wierność wasza będzie nagrodzona, bo ja zachowam was od zła i wskażę drogę wyjścia z każdej trudnej sytuacji. Wierna jest miłość Boga, a imię moje, Jezus, orężemy w walce. Wzywajcie mego imienia a każdy zły duch przegra w tej walce. Tak, mój Jezu, imię Twoje ma wielką moc i wiele razy tego doświadczyłam. To najkrótszy egzorcyzm. Ojcze, a co mają czynić dusze, co Tobie za mało ufają i wątpią, są chwiejne, mają do Ciebie żal albo pretensje, oskarżają Cię o zło na tym świecie? Bóg ojciec, dusze wątpiące i nieufne, wiara ich jest mała i miłość jest mała. Często wiedza religijna bardzo słaba, nie wiedzą, gdzie prawda, a gdzie fałsz. Gubią się i złu ulegają, a potem mają pretensje do Boga, gdzie był Bóg, gdy krzywda mi się działa, gdzie był Bóg, gdy były wojny, okupacja, zabory, gdzie byłeś, panie Boże, gdy gnębili nas komuniści, i gdzie teraz jesteś, gdy sprzedają nasz kraj i niszczą gospodarkę. Dusze nierozumne. Co nie kochają Boga i nie wiedzą, że grzech sprawia, iż zło zstępuje na Ziemię. Każdy grzech ma swoje konsekwencje i jest źródłem działania szatana. Wszelkie dobro pochodzi od Boga i całe stworzenie pokazuje Jego miłość do człowieka, gdyż świat został dla niego stworzony, by cieszył się pięknem stworzenia. Jednak człowiek często zło wybiera, i skłonność ta ma swoje korzenie w grzechu Adama i Ewy. Miłosierdzie moje nie oznacza braku konsekwencji za grzechy, lecz łaskę wyrwania grzesznika ze złej drogi. Historia Polski jest trudna, lecz dar męczeńskiej krwi uczynił tą ziemię godną mojego królestwa. Nie wszystkie narody wykupiły się krwią męczenników, dlatego znikną z mapy świata. Zaś naród Polski, gdzie ziemia jest nasączona krwią przodków, krwią męczenników, jest nowym Jeruzalem. Ja jestem Bogiem. Co ofiarował swego syna Jezusa Chrystusa, by umarł śmiercią krzyżową, by cierpiał wiele mąk w ciemnicy, by szedł drogą krzyżową. Droga krzyżowa mego syna wciąż się ponawia i trwa, a śmierć jego jest ponawiana na wszystkich ołtarzach świata podczas mszy świętej każdego dnia. Gdy kapłan ofiarowuje mojego syna podczas konsekracji, on znów umiera, a krew jego święta do kielicha spływa mocą Ducha Świętego kawałek chleba zamienia się w jego ciało które za was umiera czy wystarczy wam wiary by wdzięczne stało się wasze serce cierpliwy jest bóg co znosi zniewagi gdyż zna słabość człowieka i czeka aż powróci syn marnotrawny wiele w tych słowach jest nauki kto chce zrozumieć niech wzywa Ducha Świętego księga Izajasza 55 6 do 9. Bliskość i wielkość Pana szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy sweknowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczeniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi, moimi drogami wyrocznia Pana, bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje. Nad waszymi drogami i myśli moje, nad waszymi myślami.